kupiłem rozbitego Rama, którego nikt w Ameryce nie chciał. Dostrzegłem w nim jednak potencjał i dałem go Midasowi. Midasem określam firmę Ram Factory, która zamienia w złoto wszystko, czego tylko dotknie. Firma sprowadziła mi go z USA i naprawiła, budując przy tym najgrubszego Rama 1500 w kraju, którego zobaczycie pod koniec filmu. Przed sobą macie obraz auta, które świeżo przyjechało z portu na lawecie. To był dzień odbioru, więc widzicie wszystko na bieżąco. Niepozorny rozbitek w ciągu kilku miesięcy przejdzie totalną metamorfozę. Jestem w Prudniku. Pierwsze wrażenia po zobaczeniu Rama. Okej. Mamy to. Niczego więcej się nie spodziewałem. Spodziewałem się tego, co tutaj jest. Kupiłem takiego Rama bez jednego koła po wypadku. Silnik odpala, sprawdzony już przez chłopaków, więc teraz już nie będziemy odpalać. Wszystkie trzy felgi są prawdopodobnie całe, więc chyba wystarczy czwartą dokupić. No i tak sobie teraz patrzę. Kurczę, ten kolor nie jest zły. Naprawdę wygląda ciekawie. Ja miałem ten samochód robić na czarno, z jakimiś tam może fioletowymi dodatkami czy coś, ale ta czerwień naprawdę fajnie wygląda. No i to jest wersja też sport, to chcę zaznaczyć. To jest taka limitowana, można powiedzieć, wersja, taka specjalna wersja. Opa! Wejdźmy sobie do środka. Ona też w środku fajnie się wyróżnia takimi dwukolorowymi wstawkami wnętrza. A tak to ta biedna skóra. Tutaj napisy sport. Świetne jest to, że żadna poduszka nie wystrzeliła. Wbrew pozorom to nie mógł być w takim razie taki wielki ten incydent. Może jakiegoś Rolexa znajdziemy? Sprawdźmy. Kurczę. To niestety nic nie ma. Brudne lusterko jeszcze. No to pięknie. Ale to, co teraz widzicie, to jest praktycznie seryjne auto. My razem z Ram Factory, to znaczy Ram Factory planuje zrobić dla mnie. Projekt totalnie, projekt, nie wiem, nazwać można Monster. Auto 10 cali do góry, z poszerzeniami, z bardzo dużymi kitami takimi, czy zderzaki, czy rollbary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, żeby nie spoilerować, to będzie jeden z najgrubszych ramów w Polsce. Grubsze mają chyba tylko prywatne Ram Factory. Jak powiedziałem, tak też się stało. Zobaczcie efekt finalny. Ram Factory! Słynna brama, z której odbierałem już nie jedno i nie dwa samochody. Przekazanie kluczyków nastąpi w tej bramie. O, coś tam słychać już. Jest ją. O kurczę, Majki, wiesz! Ej, ale zajebiście wielki jest. Petarda jest. Brawa dla konstruktorów. Tego samego. Zobaczcie, jak wielki jest. Przejdzie? Ale to chyba przejdzie po każdym challengerze. No i bardzo dobrze. To jest największa możliwa opcja, tak? To taka. Top of the top. Jak wchodzicie do salonu Lamborghini i mówicie, że chcemy Aventadora i żeby miał wszystko. Tak. To, no to jest to. To jest to. Więc zajebiście. To jest wszystko. 10-calowe zawieszenie. Morimoto, bilety, super lampy. Zarąbiste lampy, tak. Które chwalone są wszędzie. I tą garę. Do ilu to? Z 3,5, 4, 5? No na pewno, nie? Z czerwonym fajnym zaciskiem. No. I w ogóle ten ten zderzak przedni, tak. Robiony na zamówienie. Zlecony. O, nie ukradnę. O, możemy się schylić, zobaczyć, że tutaj, jak przejadę jakiegoś jeżozwierza, to odbije mu się na czole logo High Five, ale to nie jest jedyne logo, ponieważ logo High Five jest chyba również, tego co pamiętam, z tyłu. Na zderzaku jest, zobaczcie, tak to wygląda. No i wydech nie jest zmodyfikowany jakoś mocno, ale jest coś dłubnięte. Coś mówiliście. Ładnie sobie mruczy, nie będziesz ci przeszkadzał. Okay. W czasie jazdy nie będzie kłopotliwy właśnie w tym, że patrz, tu możesz nie będzie męczący. Szekle, możesz pociągnąć kogoś, wiesz. Jak ktoś się tam zakopie, gdzieś do rowu czy zakopie, to no sobie go zaczepisz. Ja jestem grzeczny. Ale ważna ale sprawa. Nie, kogoś. Otwórzmy w ogóle klapę. Ej, tu też wygląda schludnie. Czemu to tak wygląda? No bo żeśmy nie mogli, kurde, tak zostawić, jak żeś ty chciał. Pokażę wam. Opa, zanim do środka wejdziemy. Tu jest, co prawda, skromnie wyglądająca, przejmę kamerę, ale mocno chyba świecąca. Nie wiem, czy powiecie, bo nie ale widziałem tego jeszcze. Lampy, te duże lampy szumią podczas szumią jazdy, bardzo wiesz? I tak. Tutaj jest zastosowana okay. Jest taka smukła. Że jednak ten opór powietrza nie jest taki znaczny i nie ma tego gwizdu francowatego. Okej, okay. No to teraz to ma sens, bo rzeczywiście to wygląda przy tych gabarytach auta bardzo skromnie, ale, no ale jeśli ale dobrze daje, świeci... Ale daje radę, naprawdę daje radę. Jasne, ale w ogóle myślałem, że tu będzie, na samym początku. No, ale to tam też powoduje zawirowanie powietrza i szum. Czyli w idealnym miejscu jest. Poszerzenia dokupione. 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 Po to, żeby po prostu koło, obrys
koła był, nie? Bo tutaj masz 11 cali wygląda. Szeroką felgę. 11. 11 na 22. 37, 12,5, 20-calowy. Jakie piękne są te felgi. Naprawdę, jak pierwszy raz w życiu, jak spotkałem się z wami, bo nie wiem, czy ktoś pamięta, kto śledzi program High Five, to było pierwsze spotkanie przy jednym z takich samochodów i wtedy mówiłem, kurczę, fajnie byłoby mieć takie auto. Ale jeszcze powiedziałeś, że twoja przyszła żona będzie takim jeździć. Pamiętam to jak dziś. To nie dla mnie? Mogę się wycofać? To jest idealne auto dla kobiety. Moja przyszła żona będzie jeździła takim autem. Takim stuningowanym samochodem. Co, my w teren wjeżdżamy? Także, Sandra, już jest wszystko. No dobra. Nara. Nara. Nie odjeżdżaj bez mnie. No, jak, kluczyk jest w środku. Jak już oryginalne, piękne akcesorium Gourino. Naprawdę, to też dodaje mega uroku. No jest, bez tego byłby goły. Progi masz też robione na zamówienie. To nie jest standardowy produkt, nie? To są ręczna robota, handmade. Handmade? To jest w pakiecie razem z zderzakami. Zderzaki właśnie i ten. My generalnie też robimy właśnie bardzo podobne sportbary, ale to akurat chciałeś mieć. Tak. Oryginalny, no to masz oryginalny. No, zajrzałem poza kamerami. Tlenek, LPG. Będzie tanio. Będzie tanio. Oni się śmieją ze mnie, a to prawda, że będzie tanio. Właśnie o to chodzi, że się nigdy nie śmiejemy z tego. Bo to jest genialne. To jest bardzo dobre, właśnie to jest oszczędność. Tak. To jest właśnie tylko głupie takie puste gadanie. Stać się na konia, to znaczy stać się na owiec. Guzik, prawda, jeżeli jest możliwość, zawsze korzystamy z podtlenku LPG. Bo sprawa jest tej natury, że... No jest bardziej ekologiczny taka broń. No i najwyższej, też najwyższych ja lotów... Ja jestem zawsze ekologiczny. Ale najwyższych lotów w instalacjach tu jest założone. Tak. To jest Prince. Prince oficjalnie włożył w ramach partnerstwa, współpracy, totalnie bezgotówkowo instalacje. I to jest w zasadzie, jak już powiedzieliśmy o tym, to wielkie brawa też dla Bartka i Tomka, ponieważ to wy w zasadzie załatwiliście mi ten interes, bo to znajomi z tego co rozumiem. Jak, no ile taka instalacja kosztuje? No? 11-12. Najlepsza instalacja jaka jest? To mówili około 13 tysięcy. Najlepsza jaka jest instalacja z tego co słyszałem i każdy tak mówi. Top, nie? Top. Holenderska marka, naprawdę top of the top. Nie? Naprawdę. Ale wiesz o co chodzi, że to jest tak naprawdę jedyny, oprócz, bo Różal ma, Marcin Różal, Różalski ma podobnie... Też ma takie? Nie tak chyba. Nie tak, bo ma nie tak mocno. Nie tak mocno, nie? Ma, też ma takie zderzaki, ale nie ma takiego pakietu zmian. Jest wyższy. Tu możesz, tu możesz śmiało powiedzieć, że to jest one of one. Naprawdę. Jedyny w Polsce. Tak, tak. W tym momencie, jeżeli ktoś ma podobne auto, albo takie samo, albo grubsze, tak, dajcie znać, zrobimy materiał, to będzie... Ale w Polsce będzie, wydaje nam się, że pierwsze takie jeździło, nie? No nasze na pewno. Nasze na pewno, no... Generalnie to w Europie sobie śmigają te autka i... Tak, grubo. A Marcin ma ten, a Marcin ma zderzaki od nas. Mhm. Jakbyśmy mieli wycenić wartość samochodu, projektu? 200+. 200+. Tak. Tysięcy. 200+. W tym pakiecie z tymi gratami, które są tutaj rzucone, to... 200+, nie? I w zależności od stanu można wahać, tak, która była. No, ale wiesz, super, ciekawe. Weź sobie to wszystko spróbować teraz, nie? Teraz, w tej chwili? Teraz, to jest ciężkie, te wszystkie, wiesz, tak, raz, że dolar jest, wiesz. I poszły tam ceny mocno. Poszły ceny tam, ceny roboczogodziny, wiesz, wszystko, przez ostatnie dwa lata wszystko, wiesz, wyszczeliło. Rynek się zmienił i... Wszędzie, w każdym aspekcie, nawet transport. Tak, tak, tak. No i teraz, wiesz, to wszystko, jak sobie zaczniesz sumować, to, tamto, tu 1800 dolarów, tu felgi 2000, tu opony, czy nie? No za 2000 wiesz, ciężko byłoby. No, ciężko by teraz. Kiedyś, nie, kiedyś tak. Kiedyś można było kupić kilka lat temu na przykład felgi za 1000 dolarów. Ładne. I komplet. Ładny komplet. Nie? Teraz za dwójkę nie ma co szukać nawet. Nie? Żeby coś ciekawego. Lampy 7000? Tak, lampy są, tak, lampy są top. Nie? To jest tyle rzeczy wsadzone, że nie dziwię się, że to. Tak, i to jest naprawdę. Sporo. Wszystko jest to, jak robiliśmy wtedy to zestawienie części i akcesoriów, to wszystko było brane z górnej półki. Tak, tu nie ma. Tu nie ma półśrodków. Półśrodków, tak, nie? To też jest ważne. Tak. Sami widzicie zresztą, jak to funkcjonuje. To jest wart, nie? Czy te lampy Morimoto? No to naprawdę nie ma alternatywy dla tych lamp. To są bilety. Które, Gourino, świecą, które świecą w nocy, bo oryginalne lampy, umówmy się, nie świecą. To jeszcze na koniec ujęcia was spytam, bo przedłużam mocno te ujęcia, ale to z podekscytowania. Ale ostatnia rzecz, niektórzy zastanawiają się, czy to na pewno są te samochody, jak ja pokazuję, że kupiłem auto, czy to są
te samochody moje. Ludzie nie wierzą mi, że to są moje prywatne samochody. No nie są to własnością banku samochody na pewno. No ale przede wszystkim też waszą. To nie są tak wypożyczane na sezon. Nie nasze samochody. To nie jest tak, że... W 100% właściciel. A to zarzuty były jakieś takie? Przy Viperze było tak, że ja od chłopaków z BRP pożyczam, a tutaj też z Redajem było, że nie, to Ram Factory pewnie ma ten samochód. Tak samo Ram to jest jakby synonim Ram Factory, więc musicie wiedzieć o tym, że takie auto dostaniecie w takim wydaniu tylko u Ram Factory, więc sprawa jest taka, że mogę dogadać się z chłopakami na boku albo po prostu zamówić ten samochód, jak zrobiłem. Spotkaliśmy albo się. Albo przyjść i kupić Apokalipsę, tak? Czy Godzilla. A to swoją drogą. Ale wiesz, ile tutaj ten Mamony się zmieści? A ja nie mam tych pieniędzy. Ale jak, z tobą z takim plikiem przyjechałem. Ale dobra, no ale jak już ten, ktoś widz, któryś wygra Challengera. To gdzie ty będziesz te pieniądze chował? Masz rację. Słoików zabraknie. Jak już słoików zabraknie, odmawiam. Pośmialiśmy się jeszcze z Tomkiem i z Bartkiem, ale ustaliliśmy jedno pewne. Następny film będzie osobnym, z pierwszymi wrażeniami dotyczącymi tego Rama. To auto jest tak niesamowite, że musicie zobaczyć osobny materiał z moją pierwszą reakcją na użytkowanie takiego samochodu. A żeby obejrzeć, subskrybujcie program High Five. Do następnego.